Cześć, chyba wszystkim z tej strony Simona. To jest pierwszy odcinek z takich, z aktualności Simona, jak to macie już w tytule i po miniaturce pewnie już to wywnioskowaliście. W tej serii oczywiście, seria informacyjna to będzie, w której będę informował, co się na moim kanale dzieje, co wprowadzam nowego, czego się pozbywam, no i także polecam kanały. Okej, no to zacznijmy od pierwszej rzeczy. Widzicie film. Aha, jeszcze sorry za to, że wyglądam jak totalny białas, ale po prostu monitor na mnie świeci, do tego jeszcze światło, więc mogę wydawać się dla was takim białym ludzikiem, ale to po prostu takie złe oświetlenie jest. A więc dobra, bez zbędnego pieprzenia przechodzimy. Także na moim kanale pojawił się setny film, który ogólnie wrzuciłem. Nie wszystkie są publiczne. Pewnie około 97 filmów chyba możecie zobaczyć na moim kanale, bo 3 są ustawione na niepubliczny. Ale właśnie tym setnym filmem był 15 odcinek kończący sezon kariery Chelsea, w którym wyraziliście pozytywną opinię, bo aż 32 kciuki w górę skierowane pod filmem, ani jednej oceny negatywnej i nawet duża aktywność w komentarzach, bo aż 12. Ogólnie widzę wzrost ten liczby komentarzy. Wow, tutaj nawet 38, 43, no. Dobra. Pojawiła się także nowa seria na moim kanale. Jest to Święta Trójca. Wyjaśnienie zasad macie w odcinku numer 0. 400 wyświetleń nawet już ma, co mnie niezmiernie cieszy. Pierwszy odcinek także się pojawił oraz w końcu się pojawił odcinek już 12 stycznia, więc 2 tygodnie temu prawie. Dookoła świata, w którym Kolumbia i Ekwador wystąpiły w... Przepraszam, jąkam się, ale sorry, początki. W Kolumbia i Ekwador z nich zbudowaliśmy sobie hybrydkę, jak nam poszło, zobaczcie sobie odcineczek. Okej, tyle jeżeli chodzi o filmy wrzucone, tak, było jeszcze Q&A, ale to nawet w tamtym roku wrzucone. Tak więc kolejną rocznicą, tak, możemy to tak nazwać, jubileuszem jest liczba widzów 1300. 1300 widzów, przekroczyliśmy ten próg przedwczoraj albo wczoraj. Nagrywam to 26 stycznia, ja to wrzucę wam 27. 114 tysięcy wyświetleń łącznie, o czym już nawet informowałem na Facebooku. Zapraszam do lajkowania, jeżeli ktoś nie lajkuje. Tam nawet wrzucałem info, jak się jarałem tym, że 100 tysięcy przekroczyliśmy. Teraz jest to już 114,5 tysiąca. Tutaj macie inne statystyki. No i to tyle, jeżeli chodzi o całą analitykę. Aha. I teraz teraz chcę wam jeszcze kilka informacji przekazać. Otóż myślę, że wrócą streamy. Tak, wrócą streamy weekendowe, bo ostatnio zrobiłem sobie próbnego live'a bez zapowiedzi, nikt nie wbijał i o dziwo klatek nie gubiłem po tych 20 minutach. Zawsze to się po 10 wszystko chrzaniło, nie wiedziałem co zrobić. Być może problem sam się rozwiązał, nie wiem czy nie powróci. Nie chcę chwalić dnia przed zachodem słońca, ale ten najbliższy weekend może postaram się coś dla was zrobić, tym bardziej, że wtedy ferie zaczynam. A także pojawił się u mnie nowy skład Ultimate Team, który pokażę wam nieco później, o którym także na Facebooku informowałem, ale o nim za chwilę. Teraz przejdźmy do kanałów polecanych. Pierwszym jest Uchonek. Uchonek to mój kolega. Ma on obecnie subskrypcji 37 łącznie ze mną. Teraz mu daję subskrypcję, nawet jestem u niego w polecanych. Zobaczcie, co on właściwie tutaj nagrywa. Nagrywa on głównie filmy z GoPro, nawet świetnie mu to wychodzi. Nawet poradniki jakieś tam są do różnych programów, do nawet recenzje telefonów. Ojej, włączyłem film przez przypadek. Never mind. Do filmów właśnie GoPro właśnie. GoPro, powtarzam się, sorry. GoPro, Sony, Sony Action. Nawet są jego popisy na boisku.
oraz właśnie poradniki do telefonów, do iPhone'ów, kiedy jeszcze miał iPhone'a, teraz już go nie ma. Wow, nawet tutaj ładną oglądalność ma jeden z jego filmów, jak przyspieszyć iPhone'a 4 lub 4S. Nawet rozpakowanie karty graficznej, więc taki kanał ogólny można powiedzieć. No i przykładowy film, tutaj jak na przykład polepszyć efekt. Tutaj macie właśnie porównanie, jak to wygląda. Możecie sobie zobaczyć na kanał Uchonka, jeśli ktoś właśnie taką tematyką jest zainteresowany. Teraz przejdźmy do kanałów Fifaczy, którzy pisali do mnie, żeby nie nagrać jakiegoś wagera. Powiedziałem wstępnie, że tak, lecz czasu nie mam. No niestety tak jest, ale polecę was. Pierwszym jest Wawo, który pisał do mnie już trochę czasu temu, bo jeszcze w tamtym roku miałem z nim nagrać wagera, jednak czasu nie mam zbytnio, więc tu co u niego się pojawia. Skilling to Glory, nie wiem, czy ta seria dalej się u niego pojawia. No nie, miesiąc temu wrzucone. W sumie mu się nie dziwię, bo trochę mała liczba wyświetleń. Sorry, jeżeli to tak wyszło, Wawo, jeżeli to oglądasz. Ale naprawdę, jeżeli chodzi o komentarz, jeżeli chodzi o jakość filmów, to dziwię się, dlaczego ta oglądalność jest taka mała. Zobaczcie, dwa wyświetlenia, co to jest? Wytyfy! Nawet damy łapeczkę w górę na zachęcenie. Ładnie graficznie zaprezentowane. Nie rozumiem, dlaczego tak mało wyświetleń jest. Może wbijcie ode mnie właśnie do niego i napiszcie coś tam pozytywnego, dajcie subskrypcję, bo naprawdę warto. Komentarz oraz jakość naprawdę na bardzo pozytywną ocenę. Kolejna osoba... Aha, jeszcze sprawdźmy, ile on ma subskrypcji. Subskrypcji ma Wawo 46, łącznie ze mną. Kolejnym kanałem jest Dawid HD. Tutaj już trochę więcej subskrypcji, bo 180, łącznie ze mną. Tutaj lepsza oglądalność jest trochę. Naprawdę, facet nagrywa z kamerką, jest w tym samym wieku co ja, bo tak, także jest rocznika 99. Wow, trochę fajnie uchwyciłem go na kamerze. Ogólnie zobaczmy ten jego składzik. No ładnie się bawi chłopak. Nawet widzicie, ładnie się bawi z montażem. Komentarz świetny. Nie mam nic mu do zarzucenia. Nawet myślę, że lepiej prowadzi ten kanał ode mnie. Chociaż to jest już wasza opinia. Jest oprawa graficzna, jest wszystko, co powinno być. Tutaj jego skład. No i to tyle, jeżeli chodzi o kanały polecane. Jeżeli chcecie być poleceni, no to napiszcie na Facebooku, do którego przechodzimy właśnie teraz. Ok, na fanpage'u wybiło 250 lajków. Jeżeli chcecie tą liczbę podbić, jeżeli chcecie wiedzieć, co się na bieżąco dzieje u mnie, nawet w życiu prywatnym, bo czasami tam wrzucam jakieś tam właśnie zdjęcia z lekcji czy czegokolwiek, czy jakieś śmieszne filmiki czasami mogę wrzucić, jeżeli mnie poprosicie. Jeżeli chcecie wiedzieć, co się na bieżąco u mnie dzieje, zapraszam was do kliknięcia lubię to. Tutaj gdzieś się powinno wam pojawić taki przycisk właśnie. Więc zapraszam, może za niedługo do 300 dobijemy. A teraz przejdźmy do tego składu, o którym właśnie wcześniej wspominałem. Tutaj macie dwie miniaturki wykonane przez mojego grafika Lizio Design, którego również zapraszam właśnie. Lizio Design, tylko dwa polubienia mniej ode mnie. Tworzy on również miniaturki, grafikę dla Kapiego, a także Vibe. Także grafik godny polecenia, zaufany i prace ma świetne. Jak zresztą tutaj możecie zauważyć, to jest akurat miniaturka dla Kapiego. Także zapraszam na kanał Lizio, także kanał, link do fanpage'a w opisie, także do kanałów polecanych wcześniej macie link w opisie. No i jeszcze raz przechodzimy na fanpage. Jak wspominałem wcześniej, 250 polubień. Aktywność nawet wzrosła, co mnie bardzo cieszy. Dobra, to jest kilka osób. O, możecie się pochwalić.
najwięksi fani. Możecie również zadawać mi pytania, jakiekolwiek, możecie napisać Simon, ty chuju, czy możesz czymś pomóc. Na sprawy techniczne mogę coś tam pomóc, aczkolwiek nie jestem jakimś ekspertem, ale jeżeli chodzi o nagrywanie, to jeżeli chcecie zacząć, to możecie mnie spytać o radę, ja chętnie pomogę. Tutaj jest statystyki na fanpage'u. Wow, czy to mi się załaduje? Załaduje, nawet, wow, nawet zasięg posta mi się powiększył. Dobra, ale mniejsza z tym. Zapraszam do klikania lubię to. Link macie oczywiście w opisie do fanpage'a. I teraz właśnie wrzucam tutaj także przepraszam, kaszel. Sorry. Wrzucam tu także informacje o filmikach, które się pojawiają. O, i to jest ten skład, który sobie zbudowałem, którym zamierzam grać na streamach oraz na odcinkach z luźnego Ultimate'a, bo tej serii długo nie było. Jest tutaj Buffon, Konko, Chiellini, Boateng, Alaba świetny swoją drogą, ale to już bardziej będę omawiał każdego zawodnika w odcinku Ultimate Team. Tutaj nawet składy możecie mi podsyłać takie po do milionika. Tutaj jest główna gwiazda Frank Ribery, jest Daniel Sturridge, jest Sterling, jest Pogba, jest Götze. Także jeżeli chcecie zbudować sobie super skład, to polecam. No i okej, tyle jeżeli chodzi o pierwszym odcinku aktualności Simona. Także raz na jakiś czas będę wam wypuszczał jakieś takie właśnie filmy informacyjne. Nie wiem, czy się nie powtórzyłem teraz. Staram się wyeliminować moje błędy językowe. Cały czas nad tym pracuję, chociaż mam czwórkę z polskiego. Także, jeżeli się wam podobało, to zostawcie kciuka w górę, wbijajcie na fanpage'a, zostawcie subskrypcję, jeżeli jesteście nowi. Także trzymajcie się ciepło i cześć!